Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne lody solony karmel z orzeszkami włoskimi. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania lodów potrzebujemy 400 g mleka zagęszczonego niesłodzonego o zawartości tłuszczu 7,5%. Jedną puszkę masy kajmakowej, jest to masa krówkowa, ma około 460 g. 250 g serka mascarpone. 2 łyżki pokruszonych orzechów włoskich. Oraz 1 łyżeczkę soli gruboziarnistej. Rozpoczynamy od masy krówkowej. Przekładamy do osobnej miski 3 łyżki. Odkładamy, a do miski z masą krówkową dodajemy serek mascarpone. Całość musimy dobrze wymieszać. Masa gotowa. Odkładamy na bok. Bierzemy większą miskę, wlewamy gorącą wodę, tylko troszkę, tak żeby zanurzyć miseczkę z kajmakiem. Robimy to po to, żeby uzyskać rzadszą konsystencję i żeby móc kajmakiem ozdobić lody. Odkładamy na bok. Bierzemy naczynie, w którym będziemy miksować mleczko. Mleko wlewamy. I miksujemy przez kilka minut do momentu jego napowietrzenia. Kiedy otrzymaliśmy taką mleczną piankę, musimy ją połączyć z masą kajmakową z mascarpone. Dlatego też do dużej miski przekładamy mleczną piankę. I łyżka po łyżce dodajemy masę kajmakową, delikatnie mieszając. Do pianki kajmakowej wsypujemy połowę orzechów oraz pół łyżeczki soli. Mieszamy. Tak przygotowaną piankę kajmakową wlewamy do formy. Formę wkładamy do zamrażalnika na 1 godzinkę. Po godzinie kajmak, który wcześniej odłożyliśmy, przekładamy do woreczka lub rękawa cukierniczego. Przygotowujemy orzeszki oraz sól gruboziarnistą, którą wcześniej odłożyliśmy. Po godzinie wyjmujemy z lodówki jeszcze niegotowe lody, ale już z góry są całkowicie zamrożone i dekorujemy kajmakiem, orzeszkami oraz solą. I tak przygotowane lody wkładamy jeszcze na minimum 3 godzinki do lodówki.